Boberek! Witajcie kochani w nowym daily vlogu! Ja już jestem właśnie gotowa do wyjścia i jak widzicie bez makijażu. A dlaczego? Po pierwsze, jest godzina 8, więc jest w sumie bardzo wczesna godzina, a ja już wychodzę, tak się dzisiaj prezentuję. Zaraz wam powiem, co mam na sobie. Jest przepiękna pogoda, dzisiaj ma być bardzo ciepło, więc zapowiada się super dzień. I teraz tak. Jakiś czas temu zostałam zaproszona na zabiegi z marką Purles. Bardzo fajne miejsce i tak sobie pomyślałam, że w sumie mogłabym zrobić dla was relację z tych zabiegów i nagrać też przy okazji taki dzień ze mną. No i oczywiście podpytałam markę, czy byłaby taka możliwość, że mogłabym zrobić właśnie relację z tego miejsca, pokazać wam, gdzie będę. A jest to całkiem piękne, ładne miejsce. Plus do tego, jak będą wyglądały zabiegi, ponieważ będą one robione nowościami, które pojawiły się w ofercie marki Purles. Zresztą sam zabieg zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i spędzę tam trochę czasu, przynajmniej całe przedpołudnie. Okazało się, że mogę nagrywać, stąd też pomysł na dzisiejszy daily vlog. No i teraz tak, okularki Gucci, które już bardzo dobrze znacie, sweterek biały Mango, spodnie kuloty z Zary z zeszłego roku, torebka duża tote bag Michael Kors i wygodne tenisówki z Deichmanna. Tak się dzisiaj prezentuję, tak jak powiedziałam, nie mam makijażu, bo będą to zabiegi na twarz i zabiegi na ciało. Właśnie, także uciekam, jadę, zapraszam was do oglądania i mam nadzieję, że miło dzisiaj ze mną spędzicie ten czas.
już po. Właśnie Max po mnie przyjechał, odebrał mnie z hotelu Hilton i jedziemy zaraz na spacerek, później na obiadek. Ale chciałam wam powiedzieć, że Jezu, czuję się po prostu jak nowonarodzona. Nie nagrałam wam drugiej części, bo drugą częścią był masaż. Masaż całego ciała, na którym dosłownie podskakiwałam. Już dawno nikt nie tak mnie nie wymasował, słuchajcie. Nieprawdopodobne. Pani, która mnie masowała z Tajlandii, tak mi się wydaje, rozmawiałyśmy po angielsku, ale w sumie zapomniałam się jej zapytać, z jakiego jest kraju, no ale wyglądała mi na Tajkę. Jaką ona miała siłę w rękach, to jest nieprawdopodobne. Po prostu każdy mój mięsień to aż podskakiwał. Dosłownie, słuchajcie, aż podskakiwał. Także masaż był genialny, trwał godzinę, ale genialny, po prostu genialny. Już nie mówiąc o zabiegu, bo sam zabieg liftingujący, zabieg na twarz właśnie z marką Purles, zabieg taki przeciwzmarszczkowy, o bardzo fajnych substancjach aktywnych, niesamowicie ciekawy. W ogóle też zajmowała się mną pani, która miała tak przyjemne dłonie, wszystko robiła, jak widzieliście, właśnie przy pomocy dłoni. Nawet powiedziałam jej, że już dawno nikt tak mnie nie masował, jeśli chodzi o okolice twarzy, okolice dłoni, i czuć takie doświadczenie w dłoniach, doświadczenie w pracy, to jest fantastyczne, słuchajcie, uczucie. Zabieg bardzo przyjemny, kilka etapów, jak mogliście zobaczyć. Na koniec maska gipsowa plus masaż właśnie ten ujędrniający. Bardzo fajne odczucie na skórze, w ogóle jest teraz tak przyjemnie nawilżona, taka gładka i miękka. Dowiedziałam się też kilku fajnych rzeczy, między innymi zabiegowych, które powinnam wykonać na szyję i na dekolt. Czuję się fantastycznie i to był genialny początek dnia, za co bardzo dziękuję Marce Purles, która mnie zaprosiła właśnie na te zabiegi i mogłam z nich skorzystać, czyli me time, cudownie. I ten dzień chyba będzie naprawdę cudowny, chociaż mam trochę rzeczy jeszcze tam w planach do garnięcia w domu, ale wiecie, nieważne. Jedziemy na spacer, jedziemy na obiadek, a was zapraszam na dalszą część tego dzisiejszego vloga. Na obiadek i dzisiaj zatrzymaliśmy się w restauracji Papugar. Ja zamówiłam sobie czarnego dorsza, polędwice z czarnego dorsza z frytkami i sałatą, a Massimo jak zawsze swoje ulubione krewetki, tak, spaghetti, czarne spaghetti con krewetki. Tak jak słyszycie, no, czyli czarny makaron spaghetti z krewetkami. Smacznego, kochanie. A na zakończenie, bardzo proszę, przyszły kalamary smażone dla mojego Massimo. Bo ja już, słuchajcie, nie wciągnę. Słuchajcie, zabieram się teraz za robienie ogórków małosolnych, domowych. Proszę, już czyste, odkrojone końcówki. Mam tutaj mój kubełek, moją baryłkę, zestaw do kiszenia i zabieram się za robotę. A w tyle słyszycie Gigi D'Alessio.
Pomyślałam sobie, że dzisiaj jeszcze zrobię sałatkę z tuńczykiem. I jak widzicie, mam tutaj puszkę tuńczyka Rio Mare, mam tutaj kukurydzę, majonez, paprykę od moich rodziców, jajka już się gotują i zaraz będę ze sobą mieszać wszystkie składniki. A przy okazji zapytam Was, jaką Wy robicie sałatkę z tuńczykiem, co dodajecie, jaki majonez. Bo to jest zawsze taki, wiecie, kontrowersyjny temat, jeśli chodzi o sałatki i majonez. Ja na przykład od lat uwielbiam napoleoński i nie zamienię go na żaden inny, nawet na żaden kielecki. Także dajcie znać, jak wy przygotowujecie sałatkę z tuńczykiem. Dziś jest ten dzień, że muszę oficjalnie zabrać się za porządek w tej szafce. I wreszcie tutaj wszystko doprowadzić do ładu i składu. Ale to też będzie pierwsza szafka, za którą się zabieram, rozpoczynająca cykl moich porządków w szafkach. Słuchajcie, śmieję się, bo ja zawsze rozkładam sobie takie czynności na kilka dni. I codziennie po prostu gdzieś sprzątam. Dzisiaj będzie to szafka, w której trzymam między innymi herbaty. No to co? Do roboty. Po pierwsze, jakiś czas temu wypatrzyłam w IKEA właśnie taką półkę. Ona jest dostępna w dwóch rozmiarach. Półka metalowa. I to jest, słuchajcie, świetne rozwiązanie w momencie, kiedy potrzebujecie dodatkowego miejsca w szafce. Nie chcecie dokupować dodatkowej półki, ale możecie ją sobie właśnie w ten sposób zrobić. I jak macie takie małe rzeczy, to poustawiać sobie na dwóch pięterkach, że tak powiem. Więc jest to świetne rozwiązanie, bardzo Wam polecam. Druga sprawa. Jak widzicie, przechowuję moje herbaty i nie tylko w szklanych opakowaniach po świecach Yankee Candle. I już kiedyś wpadłam na ten pomysł, że będzie to ładnie wyglądało w szafce, jak będę sobie w ten sposób je wszystkie przechowywać. Po co mam kupować takie właśnie szklane pojemniki, skoro mogę wykorzystać świece, które regularnie palę. Dodatkowo też kupiłam sobie... chyba wtedy to było w jakimś sklepie, słuchajcie, takim sklepie z rzeczami do domu, papierniczymi, właśnie takie naklejki, które wyglądają jak, o, widzicie to? Takie naklejki gotowe, żeby sobie poprzyklejać właśnie w różne takie, na różne takie opakowania, na których można pisać kredą. I to też jest genialne rozwiązanie, bo wystarczy, że zmażecie zetrzecie kredę i możecie napisać tutaj coś innego. Poza tym fajnie się to myje, te naklejki też nie odchodzą. Super sprawa. Także teraz muszę zrobić selekcję, co tutaj się jeszcze nadaje, co nie. Pomyć wszystkie pojemniki, umyć szafkę w środku i zacząć to wszystko układać. Także zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No i proszę bardzo, ogarnięte, tak jak powinno być, wszystko pięknie zrobione, pomyte, przegląd załatwiony, szafka gotowa, jestem z siebie dumna, można zabierać się za kolejne. Na zakończenie dzisiejszego vloga pomyślałam sobie, że podzielę się z Wami pewną refleksją, która przyszła mi do głowy. Przy okazji będę sobie nakładała wcierkę na moje paznokcie. A tak w ogóle to chciałam Wam podziękować za tak bardzo pozytywny odbiór mojego filmu na temat paznokci i mojej historii paznokciowej. W ogóle okazuje się, że no, sporo dziewczyn ma ten problem. W ogóle coraz chyba częściej i głośniej mówi się o problemie onycholizy i o tym, co się dzieje po zdjęciu hybrydy, jak wyglądają paznokcie, jak powinna wyglądać ich pielęgnacja i nie tylko. I nawet rozmawiałam
o tym z Alicją, którą znacie tutaj z mojego kanału. Alicja, która jest fantastycznym podologiem i ma niesamowitą wiedzę na temat paznokci i stóp. I stwierdziłyśmy, że chyba będzie czas najwyższy nagrać trochę więcej treści na ten temat i poinformować Was o tym, skąd to się bierze, jakie mogą być przyczyny, jak to rzeczywiście z tymi paznokciami jest, co robić w takich sytuacjach, jak się zachowywać, czy dalej chodzić na sterylizację paznokci, czy też nie, Także myślę, że takie treści będę tutaj, może nie tutaj na YouTubie, raczej na Instagramie Wam przekazywać. Ale co chciałam powiedzieć? Otóż, no właśnie, ta refleksja. Pod jednym z moich filmów, ostatnich daily vlogów, pojawił się bardzo ciekawy komentarz. I nawet dzisiaj odpisywałam jeszcze troszkę na ten komentarz. A mianowicie, powiedziałam coś takiego w tym filmie. Wszystko stare, stara ja. No i oczywiście dostałam od Was komentarz, gdzie ty stara, w ogóle wyglądasz pięknie, całą masę takich życzliwych słów, za które Wam bardzo, bardzo dziękuję. To jest niesamowite, że jednak kobiety potrafią sobie, potrafią innym kobietom mówić miłe słowa i dzisiaj to jest naprawdę na wagę złota, uwierzcie mi, zwłaszcza w internecie. Natomiast ja sobie tam zażartowałam, wiecie, z tym stare rzeczy na mnie i stara ja. Ale w tym jednym z komentarzy padło takie stwierdzenie, że ja wiem, że tam chodziło o żart i tak dalej, ale jak tu się dzisiaj czuć, kiedy młode dziewczyny reklamują kosmetyki przeciwzmarszczkowe? Więc jeżeli młode dziewczyny reklamują kosmetyki przeciwzmarszczkowe, to jak my, starsze kobiety, możemy się czuć? Ja mówię o sobie jako o sobie 40-letniej, kobiecie 40-letniej, bo jak wiecie, stuknęła mi w maju 40, chociaż powiem Wam szczerze, że ja wcale nie czuję się na te 40 lat. Nie chodzi o kwestie takie związane z poczuciem psychicznym, że czuję się na dużo młodszą, ale chodzi bardziej o takie kwestie fizyczne, bo jeżeli chodzi o 40 lat, to ja mam to poczucie, że mam większą wiedzę, większe doświadczenie, inaczej patrzę na świat, inaczej patrzę na pewne rzeczy. Jestem po prostu dorosłą i doświadczoną kobietą, natomiast fizycznie nie czuję się staro. O! Natomiast ta refleksja, która przyszła mi do głowy, jest właśnie związana trochę z tą reklamą tych kosmetyków przeciwzmarszczkowych u młodych kobiet. Słuchajcie, prawda jest taka, że bardzo dużo mówi się w internecie o tym, że prewencja jest lepsza niż leczenie. I to jest prawda. Ja jako kosmetolog, okiem kosmetologa, mogę Wam powiedzieć, że tak. I rzeczywiście im szybciej zaczniemy dbać o naszą skórę pod względem takim, by te zmarszczki się pojawiły jak najpóźniej, te oznaki starzenia pojawiły się jak najpóźniej, no to oczywiście jak w tej kwestii absolutnie się zgadzam. Tylko pytanie jest takie, czy taka reklama kosmetyków przeciwzmarszczkowych u młodych dziewczyn, czy ona jest dla Was reklamą wiarygodną? Czy Was to rusza? No, oczywiście zwracam się tutaj do kobiet w moim wieku lub też starszych ode mnie, które oglądają moje filmy, ale też oglądają to, co dzieje się po prostu w tym świecie internetowym, widzą, co się dzieje w tym świecie internetowym. I zapewne widzicie, że w całym tym świecie beauty ja też to dostrzegam, że coraz młodsze dziewczyny reklamują kosmetyki przeciwzmarszczkowe, kosmetyki ujędrniające, zabiegi przeciwzmarszczkowe i nie tylko. Tylko powiedzcie mi, co Was zachęca do tego, żeby taki produkt, taki kosmetyk kupić po reklamie u takiej młodej kobiety? Bo ja bym chciała widzieć skuteczność. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby w reklamie był efekt. Czyli jeżeli ja Wam mówię o jakichś kosmetykach, które pokazuję Wam tutaj na moim kanale, które Wam też poniekąd reklamuję, no bo to są kosmetyki, które, o których mówię pozytywnie, które się u mnie sprawdzają, więc jest to w jakimś sensie reklama. Bez względu na to, czy jest ona płatna, czy są to kosmetyki, które sobie sama kupuję, jeśli wypowiadam się w jakimś pozytywnym znaczeniu, to znaczy, to oznacza, że reklamuję Wam jakiś produkt, który u mnie się dobrze sprawdza.
Ale wy, ja mam nadzieję, że wy widzicie te efekty tych kosmetyków, które ja stosuję na mojej skórze i na mojej twarzy. Już nawet nie wspomnę o zabiegach, tak? Ale mówię tutaj w kontekście reklamy kosmetyków. Więc ja bym chciała widzieć, że jeżeli pojawia się reklama produktów przeciwtrądzikowych i jest on, pokazuje te kosmetyki, te produkty, dziewczyna, która ma problem z trądzikiem i pokazuje efekty, że te kosmetyki rzeczywiście zniwelowały ten trądzik, to dla mnie jest to najlepsza reklama i taka wiarygodna reklama na to, że rzeczywiście te produkty działają i warto w nie zainwestować. Czy kosztują kilka złotych, czy kosztują kilkanaście, czy kosztują kilkadziesiąt lub kilkaset złotych, warto w nie zainwestować, bo rzeczywiście te efekty widać. Ale co w momencie, kiedy jest młoda dziewczyna, która ma 20 parę lat, nie widać u niej jeszcze zmarszczek, nie widać tych efektów starzenia się skóry i ona mi reklamuje produkt, który ma działać przeciwstarzeniowo, to jak ja mam się przekonać do tego produktu, że on na mnie, kobiecie 30 plus, 35, 40, 50 plus, rzeczywiście przyniesie jakiś efekt, że zmniejszy mi tę widoczność zmarszczek, bo nie mówimy tutaj o całkowitej niwelacji zmarszczek, ale że je nieco wygładzi, że je wypełni, że je zmniejszy, że ja będę się czuła lepiej, bo będę widziała, że moja skóra wygląda lepiej, tak? Jeżeli ja u takiej młodej dziewczyny nie widzę tych efektów i nie wierzę trochę w taką reklamę, bo fajnie jest mówić o kosmetykach prewencyjnych, które będą przeciwdziałały temu, że w przyszłości pojawią się zmarszczki, ale powiem wam szczerze, że sama trochę się zastanawiam nad tym, w jaką stronę to wszystko idzie i świat się zmienia i wy też to dostrzegacie, że ta reklama jest wszędzie, tylko czy ta reklama rzeczywiście dzisiaj na nas działa tak, jak powinna działać? Bo właśnie w tym komentarzu padło takie stwierdzenie, że jak my mamy się czuć, kobiety, które jesteśmy już powiedzmy w tym dorosłym, dojrzałym wieku i widzimy taką reklamę, no to czujemy się trochę no stare. Przecież nie powinno tak być. Stare? No nie wiem. Taka w ogóle przyszła mi taka dziwna refleksja do głowy i trochę się nad tym wszystkim zastanawiam, w którą tą stronę idzie i czy rzeczywiście to idzie w dobrą stronę, ta cała reklama, ten świat kosmetyczny przeciwzmarszczkowy, bo ja też czasami, słuchajcie, gdzieś tam widzę pod moimi filmami, gdzie piszecie, że reklama, że coś tam, okej, ale tu poruszymy ten temat kiedy indziej. Natomiast wydaje mi się, że ja przez te wszystkie lata, które tutaj, przez te wszystkie lata prowadzenia mojego kanału, czy też bloga, czy moich mediów społecznościowych, starałam się pokazać wam, że jeżeli testuję jakieś kosmetyki, jeżeli wam opowiadam o jakichś kosmetykach, to efekty ich działania widać na mojej skórze i wy też to dostrzegacie, że dobieram tak pielęgnacji, mówię wam o tej pielęgnacji, polecam wam takie produkty, które rzeczywiście w jakiś sposób działają. U jednych działają lepiej, u jednych działają gorzej, ale działają. To jest też kwestia doboru, do skóry i tak dalej. Chodzi mi po prostu o to, że wy dostrzegacie taką, powiedziałabym, wiarygodną reklamę. Co by było, gdybym dzisiaj na przykład reklamowała wam kosmetyki na przebarwienia i mówiła, że one zniwelują przebarwienia, kiedy ja tych przebarwień nie mam. Bo jeśli pokazuję wam jakieś kosmetyki, które mają działać przeciw przebarwieniom, to mówię wam zawsze o tym głośno, że i podkreślam to, że ja przebarwień nie mam. Gdzieś one tam się zaczynają, ale nie mam tych przebarwień widocznych na mojej skórze i nie jestem w stanie potwierdzić wam w 100%, że ten kosmetyk zniweluje te przebarwienia. Ja mogę tylko powiedzieć na zasadzie, że te przebarwienia bardziej mi nie wychodzą na moją skórę. Więc gdybym ja dzisiaj robiła wam taką reklamę, nie wiem, czy by to było wiarygodne. Warto się nad tym zastanowić. Jestem też ciekawa, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii. Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod tym dzisiejszym filmem. Taka refleksja na zakończenie tego vloga. Trochę było zabiegowo, trochę było kulinarnie i nie tylko.
Ale właśnie takie pytanie do Was, bo jestem ciekawa, czy narodzi się z tego jakaś dyskusja i opowiecie mi o tym, jak Wy widzicie dzisiaj ten świat kosmetyczny przedstawiany przez młodsze kobiety i starsze kobiety. Jaka reklama kosmetyków, jak reklama kosmetyków na Was wpływa? O tak może. Czy do Was przemawia to, że młode dziewczyny reklamują kosmetyki przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, liftingujące i tak dalej? Lub też osoby, które nie mają konkretnego problemu, reklamują Wam dany typ kosmetyku. Czy do Was to przemawia? Jak postrzegacie też kobiety dojrzałe, które opowiadają Wam o kosmetykach? Bo jest tutaj na naszym polskim YouTubie kilka takich kobiet dojrzałych, które opowiadają o kosmetykach, różnych kosmetykach, z różnych półek cenowych, bardziej naturalnych, bardziej takich, powiedziałabym, zaawansowanych technologicznie i tak dalej. One opowiadają o tych kosmetykach i właśnie jak to na Was wpływa? Jak działa na Was ta reklama tych produktów kosmetycznych dopasowanych do różnych typów skóry i różnych, tych przedziałów wiekowych? I myślę, że tym akcentem mogę się już z Wami dzisiaj pożegnać. Ja już sobie wmasowałam wcierkę w moje paznokcie, nałożyłam krem, zapewne będziecie pytać. Wcierka to jest ten produkt, o którym Wam mówiłam, od marki Eveline. Cały czas go stosuję, jak tylko się kończy, to zamawiam nowy, ale powiem Wam, że on jest niesamowicie wydajny i polecam Wam. Możecie też go stosować na lakier. No i krem do rąk, który też znacie u mnie od lat, regularnie do niego wracam, od marki L'Occitane, 20% masła shea. Dwa produkty, które sobie sama kupuję regularnie, nie współpracuję z tymi markami, ale polecam Wam, bo są genialne i u mnie świetnie się sprawdzają. No to tak na podsumowanie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dotrwaliście do tego vloga i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!